Pan Bóg nas ostrzega. Witam wszystkich słuchaczy i widzów codziennika biblijnego. Pozdrawiam z kościoła apostoła Pawła w Władnicach. Na dzisiejszy dzień, wtorek, 9 czerwca, wyznaczone są słowa, które czytam z drugiej Księgi Mojżeszowej, z 20 rozdziału, z 15 wiersza i z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, z 10 rozdziału, z 24 wiersza. W Starym Testamencie czytamy: nie kradnij. Apostoł Paweł pisze: niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. Z tych słów, które Pan Bóg dzisiaj do nas kieruje, jednoznacznie można wyczytać, że Pan Bóg nas ostrzega. Słowa nie kradnij to słowa siódmego przykazania. Pan Bóg dał Izraelitom przykazania, aby przekazać im swoje prawo. W tej części przykazań Pan Bóg koncentruje naszą uwagę na drugim człowieku. Nie kradnij. Szanuj własność drugiego człowieka. Szanuj jego zdolności, szanuj jego umiejętności. Staraj się w swoim codziennym postępowaniu obdarzać drugiego człowieka tym, co potrafisz. Z dzieciństwa pamiętam, gdy przychodziło się do domu, można było zobaczyć kartkę wsadzoną w drzwi. Klucz jest pod wycieraczką. I rzeczywiście ten klucz pod tą wycieraczką się znajdował. Można było wejść bez obaw, że z domu coś się zgubiło. Myślę, że dzisiaj nikt by się nie odważył, żeby zostawić klucz pod wycieraczką, a tym bardziej pozostawić kartkę, gdzie ten klucz się znajduje. Dzisiaj możemy zobaczyć informacje o tym, iż obiekt jest monitorowany, zabezpieczony. Idąc do sklepu, możemy zobaczyć ochroniarzy, zabezpieczone produkty. To wszystko po to, aby tą własność, to co należy do kogoś innego, zostało we właściwy sposób zabezpieczone. Dlaczego? Czy tak bardzo zmienił się świat w przeciągu tych ostatnich kilkudziesięciu lat? Co stało się z nami? Marcin Luther również na dzisiaj w książeczce z Biblią na co dzień pisze objaśnienie do przykazania: nie kradnij. Powinniśmy Boga bać się i kochać Go, abyśmy nie zabierali pieniędzy ani własności drugiego człowieka oraz nie przywłaszczali ich sobie oszustwem lub fałszerstwem, ale abyśmy go wspierali w dążeniach do zachowania poprawy stanu jego majątku. Czy ludzie dzisiaj przestali bać się Boga? Czy ludzie dzisiaj przestali siebie tak bardzo szanować, że zapomnieli o przykazaniu nie kradnij? Apostoł Paweł w liście do Efezjan pisze: kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. To kolejne wskazanie, co mamy robić, jak mamy żyć i postępować. Kradzież to nie tylko zabranie pieniędzy, samochodu czy czyjegoś majątku. Kradzieżą jest również niewłaściwe wypełnianie swoich obowiązków, ściąganie z internetu plików, które są zabezpieczone, ściąganie muzyki. Nawet kradzieżą jest odpisywanie zadania domowego od kolegi czy od koleżanki. To, co człowiek wymyśli, to, co człowiek wypracuje, jest jego własnością. W tym dzisiejszym dniu, tak jak powiedziałem na początku, Pan Bóg koncentruje naszą uwagę na własności drugiego człowieka. W mocy swojego Ducha Świętego pobudza nas do odpowiedzialnego życia. Pan Bóg chce, abyśmy idąc przez życie, słuchając Jego woli, wypełniali Jego przykazania. Co mamy zatem uczynić? Słuchając tych dzisiejszych słów, które Pan Bóg do nas kieruje, starajmy się wypełniać Boże przykazania. Starajmy się
żyć tak, aby nasza praca, to co robimy, to jak postępujemy, było dla innych zachętą do tego, aby wsłuchiwać się w głos, który Pan Bóg do nas kieruje. Tak jak powiedziałem, w mocy swojego Ducha Świętego Pan Bóg pobudza nas do dobrego działania. Dlatego starajmy się prosić o to, aby Bóg w łasce swojej obdarzał nas swoimi darami i dodawał nam sił do tego, abyśmy potrafili wypełniać Jego przykazania. Tego życzę z całego serca. Życzę spokojnego i błogosławionego dnia. Amen.